Cześć moi drodzy. Dzisiejszym odcinkiem zapoczątkuję taki cykl, który się będzie nazywał O Polskiej Mix Travel. Jednym z partnerów tego odcinka i tych odcinków będzie Stowarzyszenie Oregon Pradziad, dla którego miałem możliwość robić zdjęcia do wydawnictwa, które się nazywa Oregon Pradziad z północy na południe. Piękny przewodnik, który będzie można dostać bezpłatnie, między innymi u mnie, i miastem, które wybrałem jako pierwsze, będzie miasto Głogówek. Głogówek przede wszystkim wspominam sentymentalnie, dlatego że jako młody chłopak dojeżdżałem tutaj na praktyki fotograficzne i uczyłem się u mistrzyni pani Marii Wójcik w zakładzie. Pamiętam, słuchajcie, te lata, tak jakby to było, nie wiem, 5 lat temu. Co dzień dojeżdżałem takim autobusem ogórkiem. Zawsze dojeżdżając od strony Mochowa, witało mi parę wież. Słuchajcie, wieże z kościołów, wieże z pałacu, z zamku, z wieży więziennej. Coś niesamowitego. Małe miasteczko, a ma tyle zabytków, którymi by się mogło podzielić naprawdę z innymi miastami. Dla mnie te czasy w Głogówku to były czasy, jakby to powiedzieć, kawalerskie. Dużo fajnych imprez, dużo poznałem fajnych ludzi. Taką specyfiką było to, że dużo mieszkało tutaj tak zwanych polskich Niemców, Ślązaków. To też nauczyło mnie takiego podejścia kosmopolitycznego do mniejszości narodowych. Jak wiecie, Opolszczyzna to jest też, czy Euroregion, to jest takim tutaj miejscem, gdzie jest duży wpływów Czechów, właśnie Niemców, Polaków, i naprawdę można tutaj się nauczyć takiej wspólnoty. Przyjeżdżając do Głogówka, możecie tu spędzić naprawdę przynajmniej pół dnia, jak nie cały dzień. Macie tu przepiękny zamek odnowiony, w którym jest muzeum. Macie tutaj piękną też piękny kościół, w którym jest piękna kaplica laurytańska. Słuchajcie, są tutaj dobre restauracje, knajpeczki, bary. Na rynku dużo się dzieje. Jest to taki rynek małego miasteczka, w którym jest dużo sklepików, można sobie pospacerować, te uliczki są wąskie, malutkie. Także na pewno można tu spędzić miłe popołudnie. Jest to też przepiękny park, w którym często spacerowałem, fotografowałem śluby, czy jakieś modelki. Także jak najbardziej można sobie zobaczyć ten urokliwy park. W tych krótkich formach, szczególnie obrazach z drona, widzicie, jak pięknie i jak malowniczy jest Głogówek, więc chętnie Was do niego zapraszam. Sami zobaczcie, odwiedźcie go i napiszcie mi, jakie macie, jak Wy go widzicie, jakie są Wasze opinie i czy warto zobaczyć. Jednym z też atutów Głogówka jest jego Festiwal Podróżniczy, coroczny, który odbywa się w maju w Domu Kultury. Także zapraszam Was do Głogówka, piękne miasteczko z pięknymi tradycjami. Był tu nawet król Kazimierz III i Wy również do niego zaglądnicie. Do zobaczenia, do usłyszenia i zapraszam do kolejnych odcinków i cyklu O Polskiej Mix Travel. Zapraszam Aleksander oraz Euroregion Pradziad. Do zobaczenia, do usłyszenia.